Witam wszystkich, z tej strony film konieczny. W dzisiejszym filmie pomówimy sobie o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zaczynacie przygodę z kryptowalutami i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod filmem kliknijcie w nazwę mojego kanału YouTube. Po przeniesieniu na stronę profilową mojego kanału YouTube, w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam i z których sam korzystam. Dodatkowo, pod filmami w miejscu na opis, po kliknięciu w Show More, znajdziecie linki do zapisu na mój newsletter oraz najbliższe webinary, na których będę omawiać obecną sytuację na rynku. Zapraszam Was również do śledzenia mnie na Twitterze oraz Instagramie, gdzie często wrzucam różne aktualizacje, gdy nie mam czasu na nagrywanie. A więc zaczynamy. Obecnie Market Cap wynosi 480 miliardów dolarów, a cena Bitcoina to 34,815 dolarów. No i jest on w tej chwili na blisko 4% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według Market Capu, to możemy zaobserwować, że w ciągu ostatnich 7 dni wszystkie projekty urosły. Poza Stablecoinami, takimi jak Tether, USD Coin oraz e Binance USD. Pozostałe projekty urosły po kilkanaście, nawet kilkadziesiąt procent. Dla przykładu Dogecoin wzrósł aż o ponad 33%. Gdy zobaczymy sobie najlepsze wzrosty w tym tygodniu, to ewidentnie tutaj widać, że no ten tydzień był zielony. Mieliśmy wzrosty na poziomie nawet ponad 100%, dużo projektów urosło o kilkadziesiąt procent. Z drugiej znowu strony niewiele, niewiele projektów tak naprawdę straciło. Także wyjątkowo w tym tygodniu mieliśmy odbicie z tego lokalnego dołka. Fear and Greed Index w tej chwili pokazuje nam fear, czyli strach na poziomie 28 punktów. No i dla porównania, w tamtym tygodniu mieliśmy o wiele większy strach, tak naprawdę ekstremalny strach na poziomie 14 punktów. I gdy sprawdzimy sobie chociażby wykres Fear and Greed Index za ostatni rok, to widać tutaj ewidentnie, że od długiego czasu jesteśmy na tych niskich granicach. No a historycznie zakup bitcoina w tych okolicach, kiedy Fear and Greed Index wskazywał Fear albo Extreme Fear okazywał się dobrym ruchem inwestycyjnym. SP w tym tygodniu w większości na zielono. W skali jednego miesiąca widać tutaj bardzo dużo zieleni. Apple zyskał ponad 10%, Microsoft 9,5%, Amazon ponad 6%, blisko 7%, Tesla blisko 9%. Tak natomiast prezentują się wyniki rynku kryptowalut na przestrzeni Ostatniego miesiąca, no i tutaj ewidentnie jest o wiele więcej czerwieni. Sam Bitcoin stracił ponad 6,5%, Ethereum ponad 16%, Polka blisko 31%, Binance coin blisko 16%, Dogecoin, mimo tych wzrostów w tym tygodniu na poziomie ponad 30%, w dalszym ciągu w skali jednego miesiąca jest na ponad 22-blisko 23% minusie. Złoto kosztuje dzisiaj 1770 dolarów za uncję. W polskich złotówkach jest to 6747 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,80 zł groszy, frank 4 ,10 zł 10 groszy, euro 4,51 zł groszy. Natomiast za funta musimy dzisiaj zapłacić 5 ,25 zł Jeszcze zanim przejdziemy do wiadomości ze świata, chciałbym wam przypomnieć o oszuście który podszywa się pode mnie w komentarzach, stara się wyłudzić Wasze kryptowaluty, podaje Wam różne, różne źródła komunikacji, WhatsApp lub też Telegram. Jeżeli ktoś proponuje Wam, niby jako ja, podszywając się pode mnie, że będzie za Was inwestować, że chce Wasze kryptowaluty i będzie nimi obracać, no to możecie być pewni, że jest to oszust, ponieważ ja czymś takim się nie zajmuję. A teraz przechodząc do wiadomości ze świata, oczywiście w tym tygodniu dużo mówi się o Chinach. Po lokalnym banie różnych kopalni kryptowalutowych znajdujących się w Chinach, które zużywają prąd, który pochodzi chociażby z węgla. Mamy ogromny spadek hash rateu, aczkolwiek na nasze szczęście złożyło się to też z małym ruchem na Bitcoinie, z małym volume. Większość osób odeszła, większość osób zrobiła tzw. Tak oversold, sprzedała nad wyraz nisko swojego bitcoina. Były to osoby, które wchodziły w ciągu ostatnich kilku miesięcy, i teraz volume ogólnie na giełdach jest mniejsze, przez co mamy także niskie opłaty transakcyjne. Opłaty transakcyjne na bitcoinie w tej chwili wynoszą 9 dolarów i 19 centów. Widać tutaj ewidentnie, że od dłuższego czasu jesteśmy na niskich poziomach. Następnie Chiny postanowiły poszerzyć ban, poszerzyć, e, poszerzyć delegalizację kryptowalut i do tych kopalni, które pozyskują prąd za pomocą węgla doszło kilka innych, które akurat niekoniecznie zużywają taki typ prądu, prądu pozyskiwa, pozyskiwanego w taki sposób, ale to nie wszystko, ponieważ chwilę później dowiedzieliśmy się, że także banki zaczynają powiedzmy pomagać rządowi, no nie jest to akurat w Chinach dziwne, ale banki powstrzymują swoich klientów od inwestowania w kryptowaluty. I chociażby jednym z takich banków jest AG Bank, który upewnia się, że jego klienci nie inwestują w kryptowaluty, nie wysyłają swoich pieniędzy na giełdy kryptowalutowe. Czy to koniec? No, oczywiście nie. Chiny poszły jeszcze o krok dalej, spotkały się z instytucjami finansowymi, z przedstawicielami takich instytucji finansowych, by przekazać im informację, że mają się upewnić, że każdy klient, że żaden klient tychże instytucji finansowych nie będzie mógł dokonywać transakcji kryptowalutowych. Tutaj mamy chociażby artykuł na Coindesku. Chiny mówią swoim bankom, żeby się upewniły, że żaden klient nie będzie mógł dokonywać transakcji związanych z kryptowalutami. Na Global Times możemy przeczytać, że Chiny mogą zamknąć nawet 90% operacji związanych z kopaniem kryptowalut po tym, jak wprowadzają swoje lokalne zakazy. Ja już na ostatnich wiadomościach ze świata kryptowalut mówiłem wam, że tak naprawdę jest to dobra informacja. Wygląda ona jak zła informacja. Z jednej strony ludzie mogą to odebrać właśnie, że Chiny delegalizują kryptowaluty, mamy ban w Chinach, nie można kopać kryptowalut i jest to zła informacja, ale tak naprawdę, gdy pomyślimy o konsekwencjach tych decyzji, jest to naprawdę, ale to naprawdę bardzo dobra informacja dla Bitcoina dla inwestorów kryptowalutowych, ponieważ to Bitcoin rządzi rynkiem. I dzięki takiej informacji ta centralizacja, to skupisko minerów, kopaczy kryptowalutowych, które mieliśmy w Chinach, rozłoży się na inne kraje. No i minął tydzień od tego czasu i już na telegrafie możemy przeczytać, że chińscy górnicy przenoszą się do innych państw. Tutaj chociażby mamy kolejny wpis akurat z Documenting Bitcoin, gdzie możemy przeczytać, że chińska kopalnia przenosi się do Maryland w Stanach Zjednoczonych. Dawid Marcus, szef Facebooka, a dokładnie Facebook Financial, który zajmuje się Diem, niegdyś Librą, projektem kryptowalutowym, także uznał, że to, co w tej chwili dzieje się w Chinach, jest dobre dla Bitcoina. Co do samego nakazu blokowania transakcji kryptowalutowych w Chinach, tak naprawdę mamy do czynienia z podobną sytuacją już po raz trzeci. Osoby, które siedzą w rynku kryptowalut już dłuższy czas zapewne pamiętają, że Chiny delegalizowały kryptowaluty, legalizowały kryptowaluty, delegalizowały kryptowaluty, legalizowały kryptowaluty. I po raz kolejny je niby delegalizują, i tutaj chociażby na Twitterze, na 8BTC News możemy przeczytać, że podobne, podobne notatki do Banków były już wysyłane, rozporządzenia, podobne rozporządzenia do banków były już wysyłane, chociażby w roku 2014. Chciałbym też przypomnieć, że w roku 2017 na samym szczycie mieliśmy podobną sytuację. Mamy też podobną sytuację po raz trzeci w roku 2021. Także osoby, które są dłużej na rynku, no, zapewne ich to aż tak bardzo nie rusza. No, i też widać było, że rynek aż tak mocno na ten news nie zareagował. Mieliśmy oczywiście tąpnięcie, mieliśmy oczywiście spadek. Ale chociażby nawet jeżeli porównamy sobie to do roku 2017 i do tego, jak rynek zareagował w roku 2017 na podobne informacje, no to tutaj ewidentnie widać, że nie było aż tak dużego spadku, no i rynek też w dalszym ciągu nie spada, a nawet lekko się podnosi. Dziwnym zbiegiem okoliczności, w tym samym czasie cyfrowy yuan bardzo mocno się rozrasta. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie przypadek, ale cyfrowy yuan jest już dostępny w ponad 3000 bankomatów. O tym, że kryptowaluty będą złe dla niektórych rządów czy też banków, dopóki nie wymyślą swoich rozwiązań, mówiłem wam już w roku 2017, kiedy to cyfrowe pieniądze były jeszcze teorią spiskową. W roku 2017, gdy mówiło się o tym, że gotówka będzie usuwana, że będziemy mieli walkę z gotówką i że będą wprowadzane cyfrowe rozwiązania, by zniewolić ludzi, mówiono, że jest się płaskoziemcą i nosi się foliową czapeczkę. Minęły od tego czasu 4 lata, a cyfrowe pieniądze wprowadzane są powoli w wielu, w wielu krajach na całym świecie, co zresztą wiecie, bo nie ma takiego tygodnia, nie ma takich wiadomości ze świata kryptowalut, żeby nie było chociaż jednego kraju, który wprowadza właśnie takie rozwiązania. No i kontynuując. Kolejny kraj Rosja. W tym tygodniu możemy przeczytać także o cyfrowym rublu, którego testy rozpoczną się w 2022 roku. W tym tygodniu mamy także bardzo dobrą informację, która pochodzi z Niemiec, ponieważ w Niemczech w życie wchodzi prawo, o którym mówiłem Wam już jakiś czas temu, a mianowicie jest to prawo pozwalające funduszom inwestycyjnym inwestować w Bitcoina oraz Ethereum. Także od teraz, jeżeli jakiś fundusz będzie chciał posiadać w Niemczech Bitcoina oraz Ethereum, może to zrobić. Potencjalnie dzięki temu może, może, możemy mieć po prostu większy, większe volume zakupowe na Bitcoinie, Takich potencjalnych funduszy w Niemczech mamy około 4000. Więc nawet jeżeli 1% by zdecydował się na inwestowanie w kryptowaluty, możemy mieć powód do wzrostów. Rząd Iranu w tym tygodniu wydał pozwolenia dla kolejnych kopalni kryptowalutowych, tym razem jest ich 30. Iran co jakiś czas wydaje takie pozwolenia, i nowe firmy mogą otwierać kopalnie kryptowalutowe. Ponadto państwo wydało 2579 zezwoleń na założenie działalności podmiotom zajmującym się wydobyciem kryptowalut. Salwador idzie o krok dalej w adopcji kryptowalut. Tym razem mieszkańcy Salwadoru mogą otrzymać do 30 dolarów w postaci bitcoina, jeżeli założą specjalny portfel. Kryptowalutowy. Także potencjalnie, nawet pisze o tym Willy Wu, potencjalnie, jeżeli wszyscy dorośli w Salwadorze postanowią założyć taki portfel, a jest ich 4,5 miliona, możemy mieć zwiększenie ilości użytkowników Bitcoina aż o 2,5%. Oczywiście małe szanse, że wszyscy założą taki portfel, ale na pewno coraz więcej osób w Salwadorze, no chcąc, nie chcąc, musi zacząć się interesować Bitcoinem. W lipcu także Paragwaj zamierza wprowadzić nowe prawo dotyczące kryptowalut. Na szczęście, z tego co się dowiadujemy, będzie to prawo korzystne na, na rękę kryptowalutom i na rękę inwestorom kryptowalutowym. W Polsce na Money.pl pojawił się ciekawy artykuł mówiący o tym, że ma się pojawić nowa ustawa abolicyjna. Niemal bezkarnie będzie można ujawnić zatajony majątek. To będzie jedyna taka szansa w życiu. Od 1 lipca 2022 będzie można jednorazowo zgłosić nieujawniony majątek. Trzeba będzie zapłacić od niego 8% podatku zamiast 75%. Wynika z ustawy. Ministerstwo Finansów przedstawi w poniedziałek projekt nowej ustawy abolicyjnej. No jest to bardzo ciekawe, czy faktycznie taka ustawa wejdzie w życie. 8% dla wielu osób, którzy robili, którzy, którzy robili różne nielegalne interesy, no to jest naprawdę bardzo mało. Ja podejrzewam, że i na 19% dużo osób by się skusiło. Wydaje mi się jednak, że jest to też. Powiedzmy rozwiązanie dla osób, które już nie robią nielegalnych rzeczy, ponieważ zapewne te osoby, które ujawnią ten nielegalny majątek i zapłacą podatek, no będą już na celowniku służb. Narodowy Spis Powszechny tysiącom Polaków grozi kara. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym to obowiązek każdego obywatela, za którego niewypełnienie grozi wysoka kara. Tymczasem wielu Polaków Unika rachmistrzów i nie chce się spisać. Jest to nieprawda. Spis jest nielegalny. Pytania, które są w nim zadane, także są nielegalne, ale jeżeli chodzi o spis, odsyłam Was do filmu, właśnie dotyczącego spisu, który dla Was nagrałem i który już został wyświetlony ponad 300 tysięcy razy. Na Business Insider możemy przeczytać, że ceny wreszcie rosną nieco wolniej. Spora niespodzianka w najnowszych danych, także mamy jako Polacy powód do radości, ponieważ stajemy się coraz biedniejsi nieco wolniej. Za to mamy więcej osób skrajnie ubogich w Polsce. Nowe dane GUS. W 2020 roku odnotowano wzrost odsetka osób skrajnie ubogich z około 4% w 2019 roku do około 5%, przekazał Główny Urząd Statystyczny. Natomiast jeżeli chodzi o najpopularniejszą chorobę na świecie, to na The Guardian możemy przeczytać, że w Wielkiej Brytanii dziwnym zbiegiem okoliczności umiera na najpopularniejszą chorobę na świecie więcej zaszczepionych osób. Niż niezaszczepionych. Na medonet.pl natomiast możemy przeczytać, że mutacja delta groźna także dla zaszczepionych. Niepokojące dane z Izraela. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby wszyscy, nawet w pełni zaszczepieni, nadal nosili maski ze względu na wysoce zakaźny wariant. No ale przecież, gdy półtora roku temu mówiłem w filmie Pandemia Strachu o tym, że szczepionki nic nie dadzą, ponieważ wirus będzie mutował. Byłem płaskoziemcą. I tak też dla płaskoekranowców szykowana już jest trzecia dawka. Będzie trzecia dawka szczepionki? Polska już negocjuje dostawy. Rząd negocjuje dostawy kolejnej dawki szczepionki. Według informacji gazety, dla Polski zagwarantowane ma być ponad 30 milionów dawek. Izrael natomiast potwierdza, że połowa zarażonych wariantem Delta to osoby zaszczepione. Także płasko ekranowcy już powoli możecie się ustawiać w kolejce po trzecią dawkę. No bo jak jej nie weźmiecie, to nigdy nie wrócicie do normalności. Na koniec, oczywiście, mamy dobre informacje. Na ManiPel pojawił się artykuł o kolejnym biznesie, o kolejnych przedsiębiorcach, którzy wygrali w sądzie walcząc z nielegalnymi obostrzeniami. Mam nadzieję, że przy kolejnych lockdownach, które już są szykowane na mniej więcej sierpień wrzesień. O tym jeszcze głośno się nie mówi, ale na sierpień wrzesień mamy mieć. Kolejne fale, kolejne obostrzenia. Mam nadzieję, że więcej przedsiębiorców pójdzie porozum do głowy i będzie po prostu walczyć. Jeżeli nie będą walczyć, poddadzą się, no to po prostu będą cierpieć później. Będą cierpieć później. Otworzyły restaurację w lockdown dostały 23 zarzuty, wygrały w sądzie. Właścicielkom katowickiej restauracji Bukens postawiono aż 23 zarzuty w związku ze złamaniem obostrzeń sanitarnych. Sąd oddalił je wszystkie. Także to tylko i wyłącznie potwierdza, że te wszystkie zakazy, nakazy, rozporządzenia są nielegalne. A Singapur olał najpopularniejszą chorobę na świecie no i zdecydował się żyć bez niej. Bez kwarantanny, bez testów i bez codziennej statystyki. Władze podały, że będą traktować tę chorobę jak inne choroby, endemiczne, na przykład grypę. Na koniec dla osób logicznie myślących i potrafiących analizować obecną sytuację mam ciekawe filmy, które pokazują, że ten teatrzyk jest tylko i wyłącznie dla bydła. Tout à fait. Et au contact des Français, ils nous ont dit, malheureusement, on ne se reconnaît pas dans votre politique. Parce que la preuve du poulet, vous savez quand vous allez entretenir, c'est qu'on le montre Donc la preuve d'une élection, c'est votre résultat. Et votre résultat, il n'est pas bon. S'il n'est pas bon, c'est donc que vos réformes ne sont pas portées par le peuple français, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un hiatus. Et si vous ne voulez pas reconnaître ça... Sprawdźmy sobie teraz ciekawostki, czyli najciekawsze wydarzenia oraz informacje minionych dni, a na początek plan B, który opisuje nam Death Cross, czyli e, krzyż śmierci na Bitcoinie. Ostatnimi czasy o krzyżu śmierci na Bitcoinie mówiło się dosyć dużo. Straszono inwestorów krzyżem śmierci. Był to jeden z powodów do siania paniki na rynku. Ja zresztą na temat tych powodów nagram osobny film, ponieważ uważam, że powinniście na przyszłość wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. Będzie to bardzo fajna lekcja. Ten film pojawi się w ciągu kilku dni. Tymczasem Plan B kazał nam zwrócić uwagę na to, co. Działo się z Bitcoinem wcześniej, kiedy mieliśmy Dead Cross, czyli w czwartym kwartale 2019 roku oraz w pierwszym kwartale. 2020. Jak się okazuje większego, większych spadków tak naprawdę nie mieliśmy, a nawet w czwartym kwartale 2019 roku mieliśmy wzrosty. MicroStrategy zakupiło kolejną partię bitcoinów. Tym razem jest to 13 sztuk bitcoina za około 489 milionów dolarów. Ciekawostką na pewno jest to, że średni poziom zakupu tych bitcoinów to 37 617 dolarów. Grube ryby kupują, instytucje kupują, no i tak jak już wam kiedyś pokazywałem, dużo grubych ryb, portfele od 100 do 10 tysięcy bitcoinów kupowały bitcoina nawet po cenie 40-50 tysięcy dolarów i te grube ryby w tej chwili posiadają około 8 milionów sztuk bitcoina. Log na swoim Twitterze pokazuje nam jak mniej więcej wyglądały wcześniejsze wzrosty Bitcoina, wcześniejsze cykle Bitcoina. No i tak przedstawiając ten wykres, nasz ostatni wzrost nie wygląda tak imponująco. Aczkolwiek, no tutaj mamy pewne oszustwo, pewne przekłamanie. Podobnie jak z najsłynniejszą chorobą na świecie, manipuluje się danymi. Tutaj też została zastosowana pewna technika, a mianowicie ewidentnie tutaj widać, że mamy przedziały co 100 tysięcy dolarów 100 tysięcy, 200, 300, 400 500. Natomiast chociażby tutaj we wcześniejszym cyklu mamy 5000 dolarów, 10, 15, 20, 25. Żeby było uczciwie, tak naprawdę tutaj powinno być 10, 20, 30, 40, 50 tysięcy dolarów i wtedy ten wzrost na poziomie 20 tysięcy dolarów zatrzymałby się mniej więcej tutaj i ten wykres byłby o wiele, wiele mniejszy. Tutaj także widać, że mamy 250, 500, 750, także nie do końca tutaj to porównanie jest e, uczciwe. Na pewno ten wzrost procentowo nie jest tak duży jak wcześniejsze, ale nie powinien wyglądać na tak mały. Pompliano na swoim Twitterze dodał bardzo ciekawy film, w którym to trzeci najbogatszy człowiek w Meksyku twierdzi, że wierzy on w to, że wszystkie fiaty są oszustwem i zamierza on trzymać Bitcoina przez następne 30 lat. Tutaj nie zgodzę się z tym panem w jednej kwestii, bo jeżeli chodzi o fiaty, to tutaj nie trzeba w nic wierzyć. Fiaty są po prostu oszustwem, nie mają pokrycia w niczym poza naszą wiarą. Zresztą fides to jest zaufanie wiara. My wierzymy w to, że te papierki mają jakąś wartość, a rządzący mówią, że mają jakąś wartość. Nie mamy tak naprawdę pokrycia w niczym poza zaufaniem. Można ich dodać drukować ile się chce co zresztą ostatnia sytuacja na świecie nam pokazała także jeżeli chodzi o oszustwo dużo osób uważa że bitcoin jest oszustwem a jednocześnie używa fiatów które nie mają pokrycia w niczym i można, można, można je dodrukowywać ile się chce, i tak naprawdę trzymanie fiatów, pieniądza fiducjarnego, to pewna strata. Ciekawostką na pewno jest to, że trzeci najbogatszy człowiek na, w Meksyku e, trzyma bitcoina. Trzyma bitcoina, wierzy w bitcoina i uważa, że będzie go trzymał przez następne 30 lat. Kilka dni temu także zmarł John McAfee. Podobno popełnił samobójstwo w więzieniu, w którym siedział przez ostatnie 8 miesięcy. Tutaj też coraz więcej osób twierdzi, że nie popełnił on samobójstwa. Został zabity chwilę przed tym, jak miał być deportowany do Stanów Zjednoczonych. No na pewno była to ciekawa postać, ogólnie ciekawa postać. Człowiek, który zresztą wymyślił McAfee Antywirus, którego nie da się odinstalować z komputerów, a przynajmniej są, są tutaj większe z tym problemy. No, w świecie kryptowalut też ciekawa postać, która przewidywała wysokie ceny bitcoina. Wydaje mi się, że ten człowiek skończył no nieciekawie. Jak na to, co mógł w życiu osiągnąć z tymi pieniędzmi, które miał. Skończył nieciekawie, no tutaj chyba narkotyki też działały swoje. Wydaje mi się, że człowiek na takiej pozycji, który miał takie pieniądze, nie powinien kończyć w taki sposób, że za jakieś mniejsze pieniądze reklamuje skamy kryptowalutowe lub też na własnym ciele tatuuje sobie logo takich projektów kryptowalutowych, aczkolwiek no. W tej chwili już nie żyje. Pytanie, czy faktycznie popełnił samobójstwo, czy też został zamordowany. Willi Wu tymczasem w dalszym ciągu pewnie powtórzył swoją predykcję. Twierdzi on, że od 24 czerwca powinniśmy mieć powolne wzrosty. Napisał to 20 czerwca i 24 czerwca przypomniał po raz kolejny. Jeżeli chodzi o Willego Wu, ostatnio oglądałem podcast z tym panem, w dalszym ciągu uważa, że fundamenty są silne i jeszcze w tym cyklu będziemy mieli porządne wzrosty. Sprawdźmy sobie teraz, co dzieje się z giełdami. No i na początek Coinbase. Coinbase wchodzi powoli na japoński rynek. Oczywiście w tym tygodniu także nie obyło się bez siania paniki na podstawie giełd. Także starano się zasiać panikę tym, że Binance podobno jest zdelegalizowany w Wielkiej Brytanii, co nie do końca jest prawdą. Oczywiście taka informacja wyszła oficjalnie, nawet na stronach kryptowalutowych. Pisano o tym, że Binance jest zdelegalizowany w Wielkiej Brytanii i wszyscy muszą wypłacać swoje środki. Binance nie będzie mógł operować w Wielkiej Brytanii. Nie jest to prawda. W dalszym ciągu mieszkańcy Wielkiej Brytanii mają dostęp do Binance'a, w dalszym ciągu będą mogli kupować, sprzedawać swoje kryptowaluty. Tak naprawdę na Binance'ie zostały zdelegalizowane futuresy. Natomiast niegdyś polska giełda BitBay uruchamia nowy nowe trading, tym razem kryptowaluty Atari. Handel Atari Coin rusza 5 lipca. Ja osobiście jeszcze nie robiłem researchu tokena Atari, także być może niedługo przyjrzę się temu projektowi. Na razie jeszcze nie mogę się wypowiadać, czy jest to dobry projekt. I czy ma przed sobą jakieś fajne perspektywy? Sprawdźmy sobie teraz projekty kryptowalutowe. Na początek bardzo dobra informacja dla posiadaczy Solany oraz Matika czy też Poligonu, ponieważ Grayscale przygląda się tym projektom. Dodatkowo Grayscale chce, Dodać więcej projektów. Jest to Intercomputer, dodatkowo One Inch, Bancor, Curve, Kawa, Kyber Network, Loopring, Near, Ren, Universal Market Access oraz ZeroX. X. Potencjalnie to może wywołać hype dookoła tych projektów, no i też dodatkową presję zakupową. Decrypt opisuje ostatnią fazę wprowadzania EIP 1559, które w idealnych warunkach, przy dużej ilości transakcji, spowoduje, że Ethereum może być nawet i deflacyjne. Moim zdaniem, jeżeli faktycznie wprowadzenie EIP1559 oraz ogólnie wprowadzenie Ethereum 2.0 będzie pomyślne, po drodze nie będziemy mieli żadnych bugów, żadnych problemów z kodem. No i Ethereum może w ciągu następnych miesięcy, w najgorszym wypadku 3 lat, czyli licząc do następnego cyklu, być naprawdę dosyć dobrą inwestycją. Na blockchainie Solany także zostały uruchomione stokanizowane wersje akcji Tesli, Facebooka oraz Google'a. Cardano natomiast dodało 50 tysięcy nowych adresów stakingowych w ciągu ostatnich trzech tygodni. Jeżeli chodzi o Cardano, rozwój w ciągu następnych kilku miesięcy będzie tutaj naprawdę bardzo duży, no i hype dookoła Cardano może cały czas rosnąć. Cardano w tej chwili jest w bardzo, bardzo ważnym. Momencie, jeżeli chodzi o sam projekt. Długo tak naprawdę ten projekt był rozwijany, ale no powiedzmy, nie było tego widać. W tej chwili się to zmieniło i Cardano wchodzi na nowy etap rozwoju. No i na koniec, oczywiście, dział wróżbitów, czyli przepowiadanie cen projektów kryptowalutowych. No i na Twitterze możemy znaleźć tutaj bardzo ciekawą analizę, według której. Według której nie powinniśmy mieć więcej spadków. Może to nie jest przepowiednia cenowa, ale mówiąca, że od teraz powinniśmy mieć wzrosty, a przynajmniej bitcoin nie powinien spaść niżej. Robert Kiosaki, autor książki Bogaty, biedny ojciec, twierdzi, że bitcoin może spaść do poziomu 24 tysięcy dolarów za sztukę, aczkolwiek długoterminowo uważa, że będzie to jedna z lepszych inwestycji. Kaleo na swoim Twitterze narysował nam wykres, jak mógłby wyglądać, jeżeli faktycznie mielibyśmy mieć większe szczyty, być może double top. No i według niego tak mniej więcej może wyglądać ten rynek. No i potencjalnie faktycznie ten bitcoin może dojść do poziomu 100 tysięcy dolarów jeszcze w tym roku, i ten wykres wcale nie będzie wyglądał jakoś dziwnie. J.P. Morgan straszy nas także, że Bitcoin może spaść jeszcze do poziomu 25 tysięcy dolarów za sztukę. Jest to nawet łagodna predykcja, ponieważ na CoinDesku możemy przeczytać, że Bitcoin może nawet spaść do poziomu 15 tysięcy dolarów, zanim Urośnie do 600 tysięcy dolarów za sztukę. CEO Celsiusa twierdzi, że bitcoin jeszcze w tym roku dojdzie do poziomu 160 tysięcy dolarów za sztukę. Natomiast niejaki fil konieczny na swoim Twitterze napisał, że według niego kupno bitcoina nawet dzisiaj na poziomie 35 tysięcy dolarów za sztukę. Okaże się prawdopodobnie najlepszą decyzją inwestycyjną w ciągu najbliższych maksymalnie trzech lat, kilku miesięcy do trzech lat, czego nie zrozumiało kilka, kilka osób. Część nie rozumiała, jak można dać predykcję na poziomie od kilku miesięcy do trzech lat. Tłumaczę. Ponieważ potencjalnie, jeżeli będziemy mieli wzrosty jeszcze w tym cyklu, mówimy tutaj o kilku miesiącach, jeżeli w najgorszym wypadku będzie trzeba poczekać do następnego cyklu, są to 3 lata. I biorąc pod uwagę to, że nawet jeżeli Bitcoin nie urósłby w tym cyklu do 100 tysięcy dolarów, a urósłby do 100 tysięcy dolarów w następnym cyklu, to i tak jest to trzykrotny wzrost w ciągu trzech lat, co daje około 100%. Procent w skali roku i na tej podstawie, fil konieczny uważa, że będzie to lepsza inwestycja od złota, srebra, nieruchomości czy też SP. I tutaj, część osób też zaczęła oczywiście pisać, że jak to można tak w bitcoina wkładać pieniądze, a gdzie dywersyfikacja? Nie znam fila koniecznego, ale uważam, że miał on na myśli tylko i wyłącznie procentowy wzrost i nigdzie nie napisał nic o dywersyfikacji. Patrząc na to, jak Bitcoin zachowywał się do tej pory, no to nawet jeżeli ktoś kupił bitcoina w najgorszym możliwym dniu, w najgorszym możliwym momencie w roku 2017 za 20 tysięcy dolarów za sztukę, to 3 lata później mógł tego bitcoina sprzedać za 60 tysięcy dolarów za sztukę, co i tak dawało zysk na poziomie 100% rocznie nawet jeżeli ktoś przespał te poziomy i w dalszym ciągu trzyma bitcoina Dzisiaj kosztuje on ponad 30 tysięcy dolarów. Taka osoba zarobiła albo ma przynajmniej w swoim portfolio 50% więcej pieniędzy niż to, co zainwestowała, co daje ponad 17% w skali roku, co i tak jest najlepszą inwestycją spośród tych wymienionych. Biorąc pod uwagę efekt sieciowy, biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie, Biorąc pod uwagę wymianę pokoleń oraz to, że grube ryby posiadają 8 milionów z 18 milionów bitcoinów, które zostały do tej pory wydobyte, i te grube ryby w dalszym ciągu nie sprzedają bitcoinów, a kupowały je na poziomach 40-50 tysięcy dolarów, moim zdaniem bitcoin prawdopodobnie w ciągu kilku miesięcy do trzech lat i tak będzie najlepszą decyzją inwestycyjną. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, przydał, oszczędził czas. Jeżeli tak, to oczywiście kliknijcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz, żeby algorytm YouTube'a lepiej pozycjonował ten film, by więcej osób dowiedziało się o kryptowalutach, co będzie dobre dla nas oraz dla nich, ponieważ im wcześniej się dowiedzą, tym lepiej dla nich. Natomiast jeżeli jesteście nowi na tym kanale, jeżeli chcecie dopiero zacząć interesować się kryptowalutami, to pod każdym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę główną mojego profilu w prawym górnym logu znajdziecie linki do giełd, które polecam, z których ja sam korzystam, gdzie będziecie mogli kupić swoje pierwsze kryptowaluty. Natomiast najważniejsze, jeżeli jesteście nowi i chcecie się rozwijać, to tutaj macie zakładkę Playlists czyli playlisty, gdzie będziecie mogli znaleźć najciekawsze filmy. Klikając w tę zakładkę, i zjeżdżając nieco na dół, będziecie mogli znaleźć takie playlisty, jak chociażby ważne filmy. I te ważne filmy. To są, jak sama nazwa wskazuje, filmy, które powinniście zobaczyć, czyli każdy widz tego kanału powinien zobaczyć te 13 filmów. Klikając w to, oczywiście, rozwinie wam się playlista. Tutaj macie podstawy. Jest to 12 lekcji dla początkujących. Natomiast, klikając tutaj w prawo, gdzieś znajdziecie zakładkę Recenzje kryptowalut: 43 recenzje różnych projektów, które wam wytłumaczą, do czego służą różne projekty kryptowalutowe. Dzięki za wysłuchanie. Do następnego razu. Cześć.